Ośrodek Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie od 10 miesięcy zaangażowany jest w realizację przedsięwzięcia pod tytułem Norwid Dostępny. Wszyscy pracownicy i pracowniczki zaangażowani byli w szereg działań. Naszym takim pierwszym dużym przedsięwzięciem było podniesienie naszej wiedzy, naszych kompetencji, przełamanie być może barier mentalnych, które w nas są, za sprawą 6 szkoleń na łącznie ponad 40 godzin. Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyliśmy się podstaw polskiego języka migowego, technik pomagania osobie poruszającej się na wózkach w pokonywaniu drobnych barier architektonicznych. Wiemy, jak dostosowywać nasze wydarzenia do potrzeb uczestników osób neuroróżnorodnych. Dzięki warsztatom z osobą głuchoniewidomą zwróciliśmy uwagę na to, jak ważne jest, żeby otwierać się z naszymi zajęciami na potrzeby osób niewidomych. Cała rozpiętość tematów, nowych wyzwań przed nami. Podsumowując szkolenia, w których wzięliśmy udział, audyt architektoniczny oraz raport na temat dostępności ośrodka, sumując to, powstała taka solidna baza, która wyznaczyła nam dalsze kierunki i zgodnie z nimi podjęliśmy już konkretne działania. Norwid Dostępny to też likwidowanie barier architektonicznych. Razem z ekspertkami z Fundacji Polska Bez Barier przeprowadziliśmy audyt architektoniczny we wszystkich 3 budynkach ośrodka. Specjalistki odwiedziły nas i zbadały dostępność architektoniczną wszystkich pomieszczeń, zarówno technicznych, jak i warsztatowych, bibliotek, sal kinowych, i przygotowały dla nas raport, który stanowi dla nas wskazówki i prognozy na przyszłe działania z dostępnością architektoniczną. W ramach przedsięwzięcia Norwid Dostępny w Art Zonie oraz w dużej sali kina studyjnego Sphinx zostaną zamontowane poręcze, które ułatwią poruszanie się po schodach oraz po pochylni. Ważnym punktem przedsięwzięcia Norwid Dostępny było przygotowanie nowej strony internetowej dla naszej instytucji. Strony dostępnej dla wszystkich bez wyjątku. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że użytkownik bądź użytkowniczka, którzy są na naszej stronie internetowej, mogą na przykład powiększyć jej widok, mogą zmienić kontrast, mogą zmienić nasycenie, mogą zatrzymać animacje, jeśli takie występują, czy na przykład mogą poruszać się po stronie internetowej za pomocą klawiatury. W ramach przedsięwzięcia Norwid Dostępny przygotowaliśmy kilka filmów, które dotyczą tematu dostępności. Chcemy, żeby kultura była dostępna dla każdego, ale co to jest dostępność? Dostępność? W jednym z nich opowiadamy o tym, czym ona dla nas jest, ale wypowiadają się również odbiorcy i odbiorczynie naszej instytucji. Gdzie nikt na nikogo nie patrzy i nie zwraca uwagi, nie dziwi się, że ten drugi jest taki, jaki jest. Dzięki przedsięwzięciu Norwid Dostępny mogliśmy zakupić w naszym kinie system do audiodeskrypcji, dzięki czemu nasze kino poszerzyło swoją dostępność. W repertuarze będą pojawiać się seanse z audiodeskrypcją, które będą realizowane na naszej dużej sali, na które Was serdecznie zapraszamy. Zapraszamy osoby widzące, niedowidzące i niewidome. Cieszymy się, że nasza biblioteka coraz bardziej otwiera się dla wszystkich czytelników. Poszerzamy swoje zakupy, staramy się być otwarci dla wszystkich. Kupujemy w związku z tym i nabywamy książki z dużą czcionką dla naszych seniorów i dla czytelników, którzy mają problemy ze wzrokiem. Mamy już ich ponad 60 nowości. Kupujemy również audiobooki, których w obu bibliotekach, w bibliotece naNagural i bibliotece w Klubu Kuźnia jest już ponad 120 nowych nabytków. Do tego mamy również czytniki do wypożyczenia dla czytelników, czytniki e-booków, a także lupy elektroniczne do korzystania na miejscu. Dbamy też o dostępność galerii Huta Sztuki, po to, żeby każdy, kto przychodzi, mógł dowiedzieć się jak najwięcej o nowochódzkich artystach i artystkach, których prace są tutaj prezentowane. Powstaje przewodnik w polskim języku migowym, dzięki któremu będzie można dowiedzieć się o historii galerii, rytm, poznać artystów, którzy są związani z tym miejscem. Powstają też tyflografiki, czyli adaptacje dotykowe, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością wzroku będą mogły lepiej wyobrazić sobie, lepiej zbadać, lepiej poznać wybrane obrazy czy rzeźby, grafiki, ale powstają też audiodeskrypcje dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Audiodeskrypcje, które przybliżą zarówno wygląd pracy, ale też kontekst i historię, a czasem różne smaczki stojące za wybranymi dziełami. Traktujemy projekt Kultura bez Barier jako naszą szansę na przyszłość, na okazję na rozwój. W trakcie projektu zdiagnozowaliśmy nasze braki i uzupełniliśmy podstawowe braki w zakresie infrastruktury. Natomiast będziemy się starać w przyszłości, żeby tą mapę drogową, którą sobie wyznaczyliśmy w ramach projektu i te wszystkie narzędzia, które zdobyliśmy, wdrożyć w naszym działaniu. Norwid Dostępny to dla mnie otwartość. Otwartość na naszych odbiorców, otwartość też wewnątrz. To też otwieranie takie symboliczne nie tylko naszej instytucji, ale też naszych serc. Może brzmi to górnolotnie, ale bardzo chcemy, żebyśmy się wszyscy dobrze czuli w naszej instytucji.